może być topka dzisiaj, kurwa. Jak na serio? Owca byłby frizem, gdyby nie poszedł na siłownię, ty. Amerykanie swój, jak mówią, kurwa. O, kurwa. Cristiano Ronaldo, Stewie. No, cześć. Cześć. Cześć, Weglecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj memy z armii WK. Oj tak. Cristiano Ronaldo, Stewie. To ja dodam, zanim popłyniemy, że co miesiąc wybieramy najlepsze memy z naszej grupy Armia. Zapraszamy. Nagradzamy te memy, zaraz Pączek powie, jakie są nagrody. Żeby wziąć udział, trzeba hashtag mem dodać i znak wodny. Dobra, teraz kolej na mnie, tak? Po kolei robię swoją kwestię. To ja teraz nie odniosę się do tego, co Saker mam. Nie przygotowałem się z tymi nagrodami, ale przygotowałem się z nagrodą taką, że możecie wygrać zgrzewę 250 ml, których nie ma jeszcze w sprzedaży. Dziczki kopią też bardzo dobrze, niemal tak jak duży, tylko troszkę mniej kofeiny. I wystarczy, że kupicie per view z mojego linka na dole. Napiszecie komentarz, dlaczego ma do was trafić zgrzewa Energoli. To 3 zgrzewki, żeby nie było tak, że jest jedna na milion szansa. No, ty 2000 to był 14 chyba, co? O kurde. Chyba tak. Albo jeszcze końcówka 13 nawet. To mój ulubiony jest. Typowy stary, co tak, mam bekę. Zima 2013. A koszula 1914. A ja ten mem dodałem jako post u siebie na profilu. Kto miał potem taką koszulę, że mieliśmy bekę? Bonus no. BGC na konferencji jakiejś. A tam flaszeczka pod stołem stała. Był czas, kiedy piliśmy alkohol jeszcze, Rabur, takie początki zadowolony. Kanału. Jeszcze może koło zatoczyć. No i właśnie teraz się zastanawiamy, czy to nie ten czas, gdzie znowu można wrócić do alkoholu po tylu latach, już 30 na karku. I wymyśliliśmy, czy to by był fajny odcinek testować whisky. Na przykład 6 rodzajów jakichś. Ale się zastanawiamy, no może to jeszcze nie ten czas. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie, no. Generalnie jak ja oglądałem, bo mnie wtedy nie było i nagraliście po teście szampanów, ten odcinek, co była beka z Płatkowa, z Shio, z Płatków, kurwa. Kurwa, ale czekaj, jest naprawdę? Kurwa, co się... Cześć, zdjęcie Shio jest dzieciństwa. Co to kurwa? Ty powiedziałeś o... Co to kurwa? O pornosach kończ to, kopie, nie dam rady. Polecam ten odcinek. Ja was na co dzień oglądam i to oglądałem i miałem bekę, kurwa, taką, że się jak śmiałem ja tym, z tego. Tym nie, kijem, że oglądam i wiesz, się jak tym kijem napierdalam, tylko, kurwa, to autentycznie, bekę, jak ja napierdalałem tym kijem w lód, to trochę taka lekka ręka mi się wydawała. Tak napierdalam po prostu szmatą. Ja tam trafić nie mogłem, chłopie. Was to aż tak nie porobiło jak mnie. Jest opis, ja dopiero zauważyłem opis. Matka, byłam w salonie urody, stary, i co, zamknięte mieli? Rozumiesz, że nadal brzydko. 19 grudnia dodałem to jako post u siebie. No, to były czasy, jak robiliśmy na chacie. Nie jestem taka łatwa, no tak. No tak, ale dwójeczka ładnie się działa. I po szampanie, nie? Nie najwyższych lotów, ale kurwa, z relacyjki. Ale uśmiech daje, no. Nie fajne, jeszcze ta głowa między kolanami. Kiedy ona jest na górze, a ty próbujesz złapać tę suszę. Zdarzyło się nieraz. Mogło to tak wyglądać. W ferworze walki. Tak wyglądało. W ferworze walki, wiesz. Dołe, cyza. Kiedy rodzice nie pozwalają ci jeść w łóżku, a ty znajdujesz plamy po jogurcie w ich sypialni. Śmieszny. To jakiś świndel. Adekwatna mina. Też eś, nie? Bawi. Kurwa. To pamiętam. To dobry w górę. Jest coś o tych... serio, to jest tak, że mamy mówią o dzieciach innych koleżanek, nie? Tak zwana, teraz a popularny tak jest ten zwrot. Chyba. I on jest, wydaje mi się, że on jest z fitnessu generalnie. I generalnie mi się wydaje, że on jest z fitnessu tego amerykańskiego, tak? Że genetyczna dominacja. Że już kiedyś na forach bodybuilding.com
już w 2010 pisali coś takiego właśnie, że ktoś, że jest genetyczna dominacja. Możliwe. Że teraz często jak oglądam Nitra na przykład, czy wiecie, tych ludzi, co nie są tak z fitnessem związani, że często się mówi genetyczna dominacja. Syn koleżanki twojej mamy w ogóle, SKTM, nie? Pisząc sprawdzian, dobra, postrzelam te ABC, na pewno coś trafię. To jest śmieszne, jeśli oglądałeś, no, nie? No. Tak. To był fenomen, że nikt nigdy by nie uwierzył, gdybyśmy tego nie nagrali. Że 15 minut można stać, 15 minut autentycznie i nie trafić w piłkę. Ja ogólnie na początku myślałem, że on trochę udaje, żeby było śmieszniej, ale jak już tyle czasu minęło, to uwierzyłem, że naprawdę nie jest w stanie kurwa trafić. Gorzej jak w tych okularach by robił. No. Co ciężki sport. Ty, dobra rozkmina w ogóle, golf w alkogoglach. To było dobre. Ale... Człowiek wielu talentów, Michał Owczarzek. Spoko. No. Fajnie, że zero tłuszczu na Pringles. To taki szczególik. Ty, rzeczywiście, jak który docenia. Zero, no. Zajebisty mem. Skupcie się na tym sprawach. Kurwa, wiecie co? Najgorszy, że on mi Freeza przypomina z sylwetki. Ten prawy owca. Freeze ma taką dużą głowę, nie? Czasami na fotach i małe ciało. I kurwa tak to wygląda, serio. Owca byłby Freezem, gdyby nie poszedł na siłownię, ty. Ale jest Freezem w siłowni. Tylko po roku w Niemczech, bo jeszcze ta fryzura, nie? No, no, no. O kurwa. Ty rozumiesz, sobie, że ja wybijał taki kurwa, tu ma nagrywki. Nie mogę sobie tego wybrać. Mówisz, że się odpuściłeś po operacji. Nie no, jak to zmienia obraz człowieka. Dobra, chłopaki, nie mogę trenować, bo komplikacje mam po walce. I tak im piją. Ja mogę, ty. To pamiętam. No uśmiech. Dla rodziny. Uśmiech, no, uśmiechnąłem się. Mamo, chodź, mam z owcą. No. Mama już ogląda, tam trochę młodsza mama. Poczciwy 41, chłopak. Nie? Poczciwy chłopak ten owca. No tak, no. To dobry fuj. Saker, tak, za 20 lat. Dzień dobry, młoda damo. Kurwa mać. To zdjęcie wyciągnęło w chuj mnie, ale kurwa, podobnie jak saker wyglądałem. No, ale no, nie no, wiesz. Badajcie. W sensie... Ja specjalnie tą pozę zrobiłem. No, ja wiem, wiem. O kurwa. No tak, no to jest kurwa... Z tego można zrobić wszystko, czym, co sobie wyobrazisz. I to ciągle będzie śmieszne. Jeszcze popatrzcie na to. No tak, no patrz. A ja już popatrzyłem. Jak w ogóle głowa robura jest ucięta, mnie to rozpierdala na przykład, nie? Że ma takie jajce skoszone na bok. To fajne. No. Fajną minę ma ten kot, że to jest robór, nie? Fajny kot. Te włosy, nie? Zaskoczyło. Włosy jak drut kolczasty. Masz na grzywkę. A wiesz, że do dzisiaj mam taką grzywkę? Nawet na focie do fejmu mamy taką grzywkę. Wygląda jakbyś miał taką siatkę gastronomiczną, że coś kurwa kroisz tam, i się tak robi. I to jest normalnie ten typ. Damy zooma na twarz? Tak? Jeszcze bliżej go? Faza. Takie no włosy dojebać. Serio, jest roburem. No. Robur taką minę zrobił ostatnio na tym szorcie, co benzynę zobaczył. Tak, przerobione. Taką minę normalnie miałeś, no, jak zobaczyłeś cenę benzyny na Shellu. Gdzieś typ się taki urodził, kurwa. Faza w chór. No git, no. Śmieszne, bo to prawda. Serio, zamawiałeś 3 pizze, nie? Z tego, z tej włoskiej. No, no. Serio 3. No. Ale no, dla siebie samego? Dla siebie samego. 3 pizzy zamawiał. No tak, no to rzeczywiście jest dla stałej widowni. O co tam chodziło, już nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie właśnie. To jakaś historia znana jest? Nie da się cytat, podpuścić. Banana to możesz jedziemy sobie wsadzić w dupę, tylko nie wiem, w którym momencie to padło. Jedziemy dalej. Pamiętacie nasze stare studio? Dlaczego siedzimy w kurtkach? Ej, tam było zimno. Ale ludzie bardzo tęsknią za tym studiem. Nie chciałbyś tam wrócić? No, fajne było, fajne. A wtedy mieliśmy grzejniki pod jajcami. I kurwa, pamiętacie? W kocu. W kurnięty w kocu. Było zajebiste grzejniki pod jajami. 3 grzejniki miałeś, każdy miał na swoje jaja grzejnik. Ja dosłownie bo to była udami ściskałem. Płyta OSB, nie? Po prostu. Bez no, ocieplania. No, zwykła hala magazynowa. No. Jak odjebie nam od usunąć. To zajebiste w chuj. No, no tak, bo to a mi się najbardziej podoba z tymi bateriami, że ja, 30-letni tak, tak. ja.
Moi znajomi 30 będzie, lat no. I tam rodzina z dziećmi. A ludzie, widzowie pamiętają, ja że chodziło o to, że to było jego pierwsze jedno z pierwszych pytań, jak miał tego kreta, serio? Kurwa. Zaczynasz mówić teraz. Czy da się we mnie wsadzić baterię? Da się! Natomiast da się. Nie nakieruję cię na nichuja! Tu widzę, że kolejne. No tak. Nie ogarniam aż tak piłki nożnej, ale to jest chyba git. No, że w reprezentacji. Dobre. To jest dobre, kurwa. Są Gwiezdne Wojny, jest Qui-Gon Jinn. No i there's always a bigger fish, on tam powiedział, jak byli pod tą wiecie, wodę. Że... zawsze jest większa ryba. Cały czas wychodzą filmy z Liamem Neesonem, który rozpierdala złych ludzi? Kurwa, trzecia dekada. A wiesz, że... I ciągle ta sama rola. Niesamowite. Kurde, on pasuje do tego. A wiesz, że zbliżasz no, się ale... do wieku, kurwa, Qui-Gon Jinna? Czekaj, muszę zobaczyć ile miał Qui-Gon Jinn lat, kurwa, jak nagrywali. Tutaj. No miał tutaj, był przed 50, jakoś 48 lat. No to no, już kurwa, chwila. Ciepło. Ale zobacz, nie, pozytywnie, zobacz ile on już osiągnął. To ty... no, fajne, takie z dupy, ale fajne. Podane, no. No kurde, to pamiętam. No, to stary już mam. Dobra, no, ale fajne. Stary, chuj, fajne. Jak on się w to wpierdolił. Wtedy, kurwa mać. I wygrałeś, nie? To masz puścić, tak bonusowo. Weź puść, no, jako bonus. Co kurwa? Ja już się śmiałem z tego kilka razy przed chwilą. Fajne, fajne. Dobrze. No, nasi kochani pracownicy. Im głupsi, tym lepsi. Oby tak dalej. No tak. Ja się tam położę na fotelu. Wiecie, co mi się przypomniało? Jeżeli chcecie się rozwinąć, jesteście dziwne, introwertykami i chcecie właśnie nauczyć się rozmawiać z ludźmi jeszcze, żeby wam, żeby jeszcze chodzić do pracy, żeby wam płacili. Idźcie polecam, na kurs szybkiego pisania SMS-ów. Na call center polecam. Iż pamiętam swój pierwszy telefon, jak dzwoniłem i jak bije serce, że podnosiłem słuchawkę i potem już po miesiącu to było tak, że każdy telefon zadzwonił gdzieś. No, i ja myślę, a jak byłeś młodym jeszcze pelikankiem, do YouTube'a. Ale młodym pelikankiem byłeś, pamiętasz na przykład, żeby zadzwonić na przykład do nie, mamy Sakera, czy wychodzi. To brałeś ten telefon i był taki, albo gdzieś zadzwonić. Skuter po ostrej zimie. Albo diesel. No dobry, dobry. To była przeróbka kolami. Weź od początku, bo owca przegapi. Dobry, dobry. Nie pokaż. A no, no, no! Tak to jest! Kurwa jest! Kurwa jest! Kurwa chodzi na kurwa gry! Kurwa jest! Zaraz poproszę! Ojcze, szeram! To co, wygraliśmy w mecz, strasznie się cieszyłem, kurwa! Kurwa jest! Kurwa jest! Kurwa chodzi na kurwa gry! Godzina gry! O co tu chodzi? Fajnie, fajnie, kurwa, fajnie, kur. To może być topka dzisiaj, kurwa. Dwie sekundy, ale jakie? Ty, mordo, jak jest? I biegnie przez miasto tak. Ale jeszcze raz. Kurwa. Fajnie, fajnie, kurwa, fajnie, kur. Jak na serio? O kurwa mać! To jest super! Kurwa masło! Ile razy mam to powtarzać? Ty, dwa najlepsze na koniec chyba wleciały, kurwa. No tak. Ja pierdolę. Ty i Stasiu Warga, pozdrawiamy. No tak, no. Dobra robota, Stasiu, kurwa. Dobre piki. Póki co memiasz roku 2022 też. No. Tak, tak. Pamiętajcie, już jest koniec filmu, więc elita została sama, 15% widzów. Zostawcie suba, już jak dokończyliście materiał, to chyba się podobał. No. Także zostawcie suba. Zostawcie suba. I w ogóle suba. Kliknijcie łapę w górę, zobaczcie jaka animacja jest teraz fajna, jak nie klikacie. A wiesz, że zawsze tak kłamali? Tak. YouTuberzy na filmach? Nigdy kliknie teraz. No, no. Ale serio jest! Kliknij! Widzieliście? Jak się teraz łapę w górę daje? Już taki... myślę, że wszyscy widzieli w tym momencie. Takie magiczne te są. No. Konfetti się sypie. Coś, no. Tak, tryska. Konfetti. Konfetti się mówi na to? Czy konfetti? Tryska, Robur mówi, że tryska. Konfetti.
Wielkiej Brytanii konfety. Chris Jornal. Fito, nie? Stewie! Hey.